Wiadomości datkami, słoneczne radio datkami, przenosimy się do Polski, gdzie słońce, jak widzę, świeci, tyle tylko, że za oknami jest biało i podejrzewam, że też mroźno. Ten mężczyzna, który jest w Polsce przed komputerem, to Jakub Klementewicz, twórca aplikacji pomocnicze, tyle tylko, że ta aplikacja teraz już się nazywa troszeczkę inaczej. Oh My Homework. Okej. To jest darmowa aplikacja? Tak, aplikacja jest w pełni darmowa, zawsze była, jest i będzie darmowa, dostępna dla wszystkich na obu serwisach Google Play i App Store. To jest młodziutkie dziecko, malutkie dziecko. Jak długo jest na rynku? To znaczy, poprzednia wersja aplikacji pomocniczek była stworzona przeze mnie w roku 2016, jeszcze kiedy byłem w liceum, natomiast jej możliwości wtedy skracały się tylko i wyłącznie do kalkulatora ułamków i paru możliwości z obliczania pól. Natomiast kiedy skończyłem liceum, postanowiłem tak jakby dalej zająć się rozwojem tej aplikacji pod kątem innych przedmiotów i wtedy pojawiła się tam między innymi fizyka i chemia, natomiast matematyka została na tym poziomie. Ale kiedy zaczęła się pandemia w roku 2020, stwierdziłem, że uczniowie na całym świecie będą potrzebowali takiego narzędzia, które pomoże im, zastąpi im nawet takich prywatnych korepetytorów czy prywatnych nauczycieli. I tutaj postawiłem wszystko na jedną kartę, to znaczy cały swój wolny czas poświęciłem tak jakby tworzeniu i rozszerzeniu możliwości tej aplikacji i skupiłem się głównie na największej bolączce wszystkich uczniów, czyli matematyce. I tutaj aplikację rozwinąłem pod takim kątem, że otrzymała aktualizację, w której otrzymała rozszerzony kalkulator, to znaczy taki, w którym można wpisywać nawet bardzo skomplikowane równania i co najważniejsze, są one rozwiązywane krok po kroku. Więc ta aplikacja jest bardziej prywatnym korepetytorem pokazującym, jak rozwiązać zadanie, niż kalkulatorem wyświetlającym jakiś wynik. A mówią, że jak ludzie zamkną się w domu, to będą się nudzić, tyle tylko, że nikt nie wziął pod uwagę, że tak długo będziemy zamknięci w domu, a pandemia pokazała, że potrafimy być bardzo twórczy, czego najlepszym dowodem i przykładem jest również to, co ty stworzyłeś. Ta aplikacja jest w dziale edukacja, kiedy chcemy ją ściągnąć na telefon na przykład. Jakie wyniki ściągalności ma na tę chwilę? Są takie dni, kiedy na przykład użytkownicy polecają do sobie, dosłownie mówiąc, pocztą pantoflową, że pobrania tej aplikacji sumaryczne zarówno na sklepie Google Play, jak i App Store potrafią osiągnąć nawet 3, 4, 5, a nawet czasami 6 tysięcy pobrań dziennie. Więc tutaj ta dynamika wzrostu jest coraz większa, proporcjonalna do ilości użytkowników, bo już teraz mogę się pochwalić ponad 200 tysiącami użytkowników, którzy korzystają z aplikacji na całym świecie. Powiedziałeś, że to jest taka forma korepetytora, czyli rozumiem, że nie można tego traktować jako ściągi. To nie jest coś, co pozwoli nam rozwalić, mówiąc kolokwialnie, jakieś zadanie albo zdać egzamin. To znaczy aplikacja pozwoli właśnie, mówiąc kolokwialnie, rozwalić to zadanie, rozwalić je na części, dlatego że nie jest to zwykły kalkulator, do którego wpisujemy tak jakby dane i otrzymujemy wynik. Oczywiście wynik otrzymamy na samym końcu, ale ten wynik jest poprzedzony krokami rozwiązywania tych zadań. To znaczy, że jeżeli liczymy na przykład ułamek, w którego liczniku jest kolejny ułamek, jakieś tam dodawanie, a w mianowniku mamy na przykład pierwiastek, to wszystkie operacje zostaną wykonane po kolei, tak jak byłyby zrobione przez nauczyciela na tablicy. Każde z takich zadań rozwiązywane jest opatrzone komentarzem. Jest tam element taki jakby napisany na przykład krok, drugi, tak? I w tym momencie masz na przykład skrócić ułamek. Zaznaczone są wszystkie te elementy, podkreślone na czerwono, te, które były poprzednio i niebiesko te, które zostały tak jakby rozwiązane. Więc tutaj pomoc oprócz opatrzenia takiego zadania komentarzami jest również zastosowany przeze mnie taki specjalny interfejs graficzny, który pozwala nawet najmłodszym użytkownikom tej aplikacji po prostu doskonale zrozumieć, co w tym danym momencie się wydarzyło. I aplikacja jest też pomocna osobom, które znają matematykę, umieją, ale czasami, wiadomo, każdemu zdarza się takie zadanie, w którym, nie wiem, w jakimś momencie utknie, tak? I dzięki aplikacji może sobie zobaczyć, że aha, zatrzymał się na przykład w tym i w tym kroku, albo w tym i w tym momencie popełnił jakiś błąd, może ten błąd naprawić i ruszyć samodzielnie dalej. Czyli rozumiem z tego, co mówisz, że tutaj żadnego wstydu nie będzie nawet dla nauczyciela, który jest tam na jakimś poziomie nauczania, coś mu wypadło z głowy, może sobie prześledzić tok rozumowania, a to, jak to zadanie powinno być rozwiązane, bo też w formie korepetycji i przypomnienia sobie pewnych rzeczy, o których mógł zapomnieć.
Tak, szczególnie na przykład w czasach pandemii, kiedy uczniowie będą wracali do szkół, bądź kiedy na przykład pozostają w domach. Myślę, że jest to po prostu świetne rozwiązanie po to, aby zastąpić w jakimś pewnym zakresie, tak, oczywiście nauczyciela, ponieważ często rodzice na przykład mogą się tym też podeprzeć. Otrzymuję mnóstwo opinii, komentarzy, wiadomości na fanpage'u aplikacji na My Homework na Facebooku od rodziców, którzy dziękują, że dzięki tej aplikacji mogą pomóc swoim dzieciakom. I to są opinie nie tylko z Polski, ale zdarzają się już teraz coraz częściej z całego świata, kiedy ta aplikacja tak jakby ekspansywnie, że tak powiedzmy, opanowuje glob, no to dzięki temu rodzice też dowiadują się o aplikacji, bo pojawia się ona w sklepach, tak, w App Store i w Google Playu i pomagają swoim dzieciom. Ogólnie ja tą aplikację na samym początku jej założenie była pomoc dzieciakom, ale teraz okazuje się, że nawet dorośli z niej korzystają i piszą mi na przykład komentarze typu: dzięki tej aplikacji mogę czuć się przy moich dzieciach trochę mądrzejszym, zapominając całą matematykę, której uczyłem się w szkole. Czyli tak naprawdę nie ma żadnej określonej grupy wiekowej, bo to wszystko gdzieś się tam zatarło. W sumie jest to aplikacja dla wszystkich i bardzo dobrze. Wtedy, kiedy rozmawiamy, można również zobaczyć, jak wygląda szata graficzna tej aplikacji, to co się znajduje w jej wnętrzu, choć podejrzewam, że o tym akurat mówić zbyt długo nie będziemy, bo to już pozostawiamy wszystkim tym, którzy chcieliby jednak ściągnąć sobie aplikację, a myślę, że warto, bo jest za darmo i będzie rozwijana. I o to właśnie chciałem Cię zapytać, bo mamy matematykę, mamy fizykę, mamy chemię, mamy angielski i mamy coś takiego jak przelicznik. I kiedy popatrzyłem na tę aplikację po tworzeniu jej, to aż cisnęło mi się pytanie, które teraz Ci zadaję, czy ta aplikacja będzie jeszcze rozbudowywana? Oczywiście, że tak. To teraz, co jest w aplikacji, jeżeli chodzi o całą wiedzę, którą dysponują ludzie na świecie, to dopiero kropelka w morzu. Teraz jest ona ważna do zaznaczenia na poziomie klasy podstawowej i szkoły średniej. Natomiast chcę już rozwinąć o materiał dla tak jakby studentów, czyli dodając tutaj z matematyki takie pojęcia między innymi jak całki, chemię na dużo bardziej zaawansowanym poziomie niż ten, który teraz się znajduje, ale mogę powiedzieć, że z chemii jest bardzo zaawansowana lista pierwiastków, czyli taka jakby uproszczona dla użytkownika tablica Mendelejewa, na której można znaleźć sobie wszystkie najpotrzebniejsze informacje i akurat z tego zagadnienia, z tego miejsca korzystają już nawet studenci, bo to widzę po opiniach. Są tam wszystkie informacje zebrane o wszystkich występujących pierwiastkach z tablicy Mendelejewa w bardzo prostej formie i tutaj odczyt tych danych jest dużo bardziej prostszy, pomaga naprawdę w rozwiązywaniu zadań już studentom, licealistom, maturzystom. Ja tutaj podglądam aplikację i w języku angielskim mamy czasy przeszłe, czasy teraźniejsze, przyszłe, tryb warunkowy, są również czasowniki. To jest w formie pisanej, czyli do czytania. Zastanawiałeś się może, czy nie warto byłoby dorzucić do tego audio? Myślałem też nad rozwiązaniem audio i myślę też nad rozwiązaniem uczenia angielskiego dosłownie od podstaw, bo teraz to, co znajduje się w aplikacji aktualnie z angielskiego, zawiera ten zakres jakby, że już ktoś ma styczność z tym językiem i chce sobie takie wiadomości poszerzyć, tak? Czy nauczyć się czasowników nieregularnych, czy zrozumieć czasy, ale chcę też wprowadzić tak jakby na angielski od tej formy bazowej, to znaczy przy założeniu, że użytkownik pobiera tą aplikację i chce się uczyć języka angielskiego od zera. I nieważne, czy będzie to dziecko, czy nastolatek, czy osoba dorosła, czy na przykład senior, chce skonstruować to tak, aby był ten angielski w jak najprostszej formie, aby był zrozumiały dla każdego i wtedy właśnie będę podpierał się tą formą audio, która już tak jakby znacznie rozwinie możliwości aplikacji. Sam to wszystko przygotowujesz, czy masz jakichś ludzi, znajomych, zespół? Samodzielnie, w pełni samodzielnie, sam nad tym pracuję. W ogóle od dziecka byłem osobą, która pasjonowała się wieloma rzeczami. Nigdy nie ograniczałem się do jakiegoś tam jednego przedmiotu ścisłego, że lubię matematykę, bo lubię matematykę, lubię fizykę, lubię chemię, lubię angielski, lubię przyrodę, lubię biologię, interesuję się tak naprawdę wszystkim dookoła. I zawsze w szkole lubiłem czerpać wiedzę, bo ja uwierzyłem w to przekonanie akurat w szkole, że kiedyś to ci się do czegoś przyda. Może jeszcze jak miałem 10-11 lat, to tak jakby słuchając różnych rzeczy pomyślałem sobie, kurczę, gdzie się tego użyję, tak? Ale teraz wiem, że była to dobra decyzja, żeby się tego uczyć i sprawia mi to przyjemność. Cieszę się, że mogę po prostu pomagać ludziom na świecie, wykorzystując to, co potrafię. Ale myślisz, że o różniczki w matematyce też zahaczysz? Bo z tym oczywiście. To jest kwestia, myślę, 2-3 miesięcy, zanim zrobię taką aktualizację, bo teraz skupiam się tak jakby już w pełni tylko na tej aplikacji, pracuję nad nią. Kiedyś zajmowałem się również na przykład tworzeniem gier czy innych aplikacji, ale wykorzystywanie swojej wiedzy do tworzenia tej aplikacji sprawia mi największą przyjemność, a nigdy nie lubiłem robić w życiu
życiu tego, czego nie lubię, a to sprawia mi tak ogromną frajdę, że po prostu czasami nawet zamykając już komputer, zamykając wszystko, kładąc się po prostu spać, nadal myślę sobie, co ja jutro będę jeszcze do tego dodawał. Masz jakiegoś kolegę albo koleżankę, którzy udzielają korepetycji z matematyki? Albo miałeś, jeżeli miałeś. Nie mam takich znajomych. Bazuję na swoim doświadczeniu, ponieważ sam udzielałem korepetycji swoim kolegom i koleżankom, zazwyczaj tłumacząc im to po prostu w szkole przed lekcjami. I też w pewnym sensie to było doświadczenie, które pozwoliło mi bardziej zrozumieć to, czego uczniowie nie potrafią. I w tym skupiłem się właśnie na aplikacji, czyli na takich kluczowych momentach, dosłownie rozpisując wszystko, tak jakbym to tłumaczył komuś. Właśnie to było założenie mojej aplikacji, czyli chciałem dodać materiał tak, jak ja bym to tłumaczył komuś tak face to face. Ja zapytałem z innego powodu, bo odbierasz im pracę. Nie zapominaj o tym, ale XXI wiek, idziemy do przodu, na tym to wszystko polega. Jakub Klementewicz, twórca aplikacji, o której mówiliśmy w Wiadomościach i w Słonecznym Radiu. Polecamy gorąco, nic prostszego, ściągnięcie tej aplikacji zabiera dosłownie sekundy. Nawet nie mogę powiedzieć 10 sekund, chyba że z wpisywaniem, jak ktoś się pomyli. Ale aplikacja błyskawicznie wyskakuje, błyskawicznie ją można ściągnąć, przejrzeć. No a później czekać, bo jak było słychać, będzie ona oczywiście rozwijana. Polak potrafi. Bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki w takim razie. Będziemy dziękuję. W kontakcie. Dziękuję bardzo. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.